dzisiaj festiwal w Sopocie, 20-lecie festiwalu w Sopocie, to taki idealny czas też na podsumowania. Który dla Pani festiwal w tej całej karierze był najtrudniejszy? Ojej, chyba najtrudniejszy to był festiwal w 77 roku, kiedy śpiewałam Kolorowe Jarmarki i miałam na plecach bębenki i miałam całą konstrukcję. I było mi bardzo trudno to wszystko opanować, bo to wszystko spadało, nie trzymało się. Zawsze mam bardzo trudne kostiumy, sama sobie wymyślam, a potem się męczę. No właśnie, a który z takich też stylizacji Pani zapadł najbardziej w pamięć? Bo zawsze jest Pani tak pięknie ubrana jak dzisiaj, oryginalnie przyciąga wzrok i jak sama Pani wspomniała, bierze Pani pomysły z głowy. To który taki był najbardziej wyjątkowy dla Pani kostium? To nie są moje pomysły z głowy, tylko to są pomysły moich stylistek, wspaniałych, bardzo zdolnych stylistek. Ania Zeman, Kasia Sokołowska. Także ja miałam przez te lata swojej kariery miałam zawsze świetne stylistki, artystki, plastyczki, graficzki i dlatego te kostiumy były takie spektakularne zawsze. A ile czasu przygotowuje się Pani przed występem? Do tego właśnie, żeby tak wyjść w takim outficie. Na przykład, jak myślę o koncercie sylwestrowym, to już we wrześniu spotykam się ze stylistami. Super, bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki, żeby za wszystkie sukcesy dalsze. Dziękuję.